Dzień dobry w moim studiu. Dzisiaj trener Jutrzenki Marcin Krysiak. Dzień dobry. I nowa zawodniczka Jutrzenki Karina Toftyn z Ukrainy. Dzień dobry. Panie trenerze, jak wyglądał okres przygotowawczy Jutrzenki do sezonu? Oczywiście już jesteśmy w trakcie przygotowań do sezonu. Zaczęliśmy w połowie sierpnia na swoich obiektach i przede wszystkim to była integracja zespołu, bo troszeczkę zmian w zespole było, ale oczywiście pracowaliśmy nad tym, żeby dobrze przygotować się do sezonu. W międzyczasie rozegraliśmy gry kontrolne, turniej bardzo mocno obsadzony u nas na naszych obiektach, gdzie realizowaliśmy nie tylko z drużynami ze swojej ligi, ale również z ligi centralnej, czyli mieliśmy tutaj no, taką odpowiedź. Na to, ile nam jeszcze brakuje, co musimy poprawić, w jakim kierunku musi to iść, abyśmy w sezonie zaprezentowali się jak najlepiej. No i już jesteśmy w samej końcówce tego okresu przygotowawczego, bo już trzeba powiedzieć 12 gramy pierwszy mecz ligowy i na który no, nie możemy się doczekać. Przygotowujemy się po to, żeby pokazać to, co to najlepsze na parkiecie i mam nadzieję, że już od pierwszego meczu będziemy pokazywać swoją siłę. Co zmieniło się w klubie od czasu zmiany zarządu, od nowego zarządu i jakie są perspektywy jego rozwoju? O co pytają nas kibice Jutrzenki? Dużo zmian, oczywiście przede wszystkim zarząd e, wielosobowy, który prężnie działa. Mam nadzieję, że ludzie obserwujący nas w social mediach widzą e, tą zmianę. Jest nas dużo, e, chociażby na billboardach w Płocku, tak? e, ale przede wszystkim ja z perspektywy trenerskiej e, mam trochę spokoju, e, mam zagwarantowany tutaj skład. Mam zagwarantowane takie warunki Aby dobrze przygotować się Do sezonu I można powiedzieć To, to co chcę Czego drużyna potrzebuje Czy chcemy zagrać turniej Czy chcemy pojechać gdzieś na grę sparingową Mamy to zagwarantowane Także mamy warunki do tego Aby dobrze przygotować się do sezonu I tak jak już powiedziałem w pytaniu wcześniej no Mam nadzieję, że od pierwszego meczu Będziemy już pokazywać dobry handball to w takim razie jaki będzie ten nowy sezon jutrzenki? Mam nadzieję, że bardzo udany, a te słowa trzeba odczytać tak, że nie będę tu ukrywał. Gramy o zwycięstwo w naszej lidze. Chcemy wygrać ligę. Chcemy awansować do turnieju mistrzyń. Mamy trzy ligi na naszym poziomie. Zwycięzcy tych lig grają w barażu o ligę centralną i chcielibyśmy już w tym sezonie zagrać w lidze centralnej. Znaczy w barażu o ligę centralną. No, nie będę tutaj z składał obietnic, że ta Liga Centralna będzie już w następnym roku, ale chcemy tą Ligę wygrać i sprawdzić się z najlepszymi drużynami z naszych lig. No i powalczyć, powalczyć w tym sezonie już o najwyższe cele. Mm -hmm. Karina, jak, się, jak to się stało w ogóle, że trafiłaś do Jutrzenki Płock? No do Jutrzenki Płock mnie pomógł chłopak, on teraz gra w Płocku, Wisła. no i tak przez niego ja w Wiśle Płock gra, tak? Twój chłopak. No, czyli rozumiem, że miłość cię tutaj przywiała ja, do tak. nas, do Płocka. A jaką rolę będziesz pełniła w drużynie? No, e, graję na rozgranie. Chciałabym, żeby e, my Płocku wygrali i potrafili w Ligi Centralnej. Mhm. Czyli będziesz rozgrywającą, tak? tak Dobrze tak. zrozumiałam. Karina jest rozgrywającą. Trzeba zaznaczyć, u nas w zespole będzie rozgrywającą, ale trzeba jeszcze zaznaczyć, że Karina to jest przede wszystkim reprezentancka młodzieżowa Ukrainy. Także zawodniczka już z doświadczeniem na parkietach, nie tylko ukraińskich. I jeszcze tam jest prawoskrzydłową, dlatego na pewno będzie to uniwersalna zawodniczka, która nam tutaj wiele pomoże. Mhm. A jak Karina, czujesz się w Płoc? Jak ci się to podoba? Dobrze, ładne miasto, no, się. A w samej jutrzęce? Dobrze, drużyny, dziewczyny mnie e, dobrze przyjęły, e, zagraliśmy dobrze. No, czyli same sukcesy będą, tak? Rozumiem, tak. jak sprężą się wszystkie dziewczyny, to musi być dobrze. Na pewno na pozycjach rozgrywających mieliśmy deficyt w ostatnich latach. No i między innymi e, Karina, ale nie tylko, bo doszła rozgrywająca Ada Warda, która już była u nas w poprzednich sezonach, e, wzmocniły na pewno te pozycje. E, a przede wszystkim szeroka ławka. To jest klucz do sukcesu, bo niestety sezon, niestety, stety, sezon długi, dużo grania, różne urazy mogą się zdarzyć w trakcie. Jak to w sporcie? E, jak to w sporcie, dlatego jest to bardzo ważne, aby ta ławka była e, długa. A Karina, Ada, zawodniczki już, które będą grały od pierwszego meczu u nas w drużynie. Ta drużyna zmieniła się chyba właśnie sporo w ostatnim czasie. Dostajemy cały czas jakieś komunikaty prasowe o nowych zawodniczkach. Czy to wystarczy do tego, żeby powalczyć właśnie w lidze centralnej, tak? a może i nawet w super lidze? Jeszcze jednym, o jednym wzmocnieniu trzeba powiedzieć, jest to bramkarka Kinga Kamecka, która przyszła właśnie z Ligi Centralnej z Gdyni i tutaj już w grach sparingowych pokazała swoją wartość. I oczywiście, jako trener marzyłoby się jeszcze więcej zawodniczek, ale, ale jestem zadowolony z tego, co mamy. W porównaniu z poprzednim sezonem, gdzie te mecze były naprawdę wyrównane ze wszystkimi zespołami w lidze, ta, 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 ta przestrzeń nie dzieliła nas naprawdę dużo od chociażby zwycięzczyń naszej Ligi Gniezno, z którym przegraliśmy co prawda trzema bramkami, ale do przerwy to my wygrywaliśmy. Nie będę wracał już do poprzedniego sezonu, bo naprawdę był ciężki, nie byliśmy dobrze przygotowani. Teraz, patrząc na dziewczyny, które nas wzmocniły, na to, jaką pracę wykonaliśmy, wierzę, że jesteśmy w stanie wygrać, wygrać naszą ligę. Mhm. Karina, chyba masz podobne zdanie, co? Wierzyć, wierzysz, że wygramy. No. Ja myślę, że wszyscy kibice Jutrzenki w to wierzą i, i Was wspierają, jednak mam nadzieję, że to wsparcie widać. A teraz jeszcze zaprosimy na ten najbliższy mecz Jutrzenki, który odbędzie się kiedy, o której godzinie i gdzie. Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam. Dziękujemy wszystkim za wsparcie dotychczasowe, ale liczymy na więcej. Najbliższy mecz Jutrzenki, sobota, 12 października, godzina 19.00. Trzeba zaznaczyć, że 13 że 13 Grawisła z Kielcami nie chcieliśmy, żeby ten mecz odbył się tego samego dnia, więc gramy dzień wcześniej. Szkoła podstawowa numer 16, hala sportowa. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Oczywiście przyłączamy się do tego zaproszenia i trzymamy kciuki. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w naszym studiu, a gościu w nim trener Jutrzenki Marcin Krysiak i nowa zawodniczka Jutrzenki Karina Toften. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.